I tutaj pojawia się główny cel odcinka. Porównanie parametrów tych dwóch teoretycznie identycznych olejów, niemieckiego i polskiego. Choć oznaczenia są takie same, Kamil zauważył istotne różnice w zachowaniu silnika. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Tym razem wracamy do dobrze znanego już z poprzednich eksperymentów samochodu. To kolejny etap badań oleju w tej konkretnej jednostce. Wcześniejsze możecie zobaczyć w odcinkach numer 216 oraz 264. Tym samym kontynuujemy analizę kondycji olejów oraz wpływu różnych czynników na ich właściwości. Inicjatorem badań jest Kamil, który przesłał kolejną bardzo ciekawą paczkę do laboratorium R2D. Zawartość tej przesyłki wymaga dokładniejszego omówienia, bo z pozoru wszystko wygląda identycznie, ale no właśnie, posłuchajcie. W przesyłce znalazły się trzy próbki oleju. Próbka numer 1, olej świeży, Volkswagen 0W30, zakupiony w Niemczech. Próbka referencyjna, odpowiadająca temu, co było eksploatowane. Próbka numer 2, olej świeży, Volkswagen 0W30, zakupiony w Polsce, z innego źródła. Próbka numer 3, olej przepracowany, Volkswagen 0W30, zakupiony w Niemczech po przebiegu 10 288 km, wymieniony przy przebiegu 57 997 km. I tutaj pojawia się główny cel odcinka. Porównanie parametrów tych dwóch teoretycznie identycznych olejów, niemieckiego i polskiego. Choć oznaczenia są takie same, Kamil zauważył istotne różnice w zachowaniu silnika. Po zalaniu oleju z Niemiec temperatura pracy silnika w trasie nie przekraczała 100 stopni Celsjusza, nawet przy wysokich prędkościach. Tymczasem po wymianie na olej kupiony w Polsce temperatura zaczęła oscylować w granicach 103 do 105 stopni Celsjusza. Co więcej, te obserwacje prowadzone były przy bardzo podobnych warunkach zewnętrznych. Czy to subiektywne wrażenie, czy może faktyczna różnica w składzie? Zaraz laboratorium R2D spróbuje to zweryfikować. Prezentujemy samochód, który jest bohaterem eksperymentu. To Skoda Superb Trójka Kombi, rok produkcji 2024, silnik 2.0 TSI z napędem 4x4. Fabrycznie rozwijał moc 280 koni mechanicznych, jednak już przy przebiegu 7000 km dokonano zmiany mapy silnika i aktualnie osiąga 368 koni mechanicznych. Obecny przebieg pojazdu to nieco ponad 57 tysięcy km. Samochód eksploatowany w bardzo świadomy sposób. Szczegółowe informacje o użytkowniku oraz jego podejściu do serwisowania przedstawię za chwilę. Wracamy do przesyłki, zaczynamy od prezentacji poszczególnych próbek. Próbka numer 1, olej świeży Volkswagen 0W30 z rynku niemieckiego. To właśnie ten olej pochodzący z niemieckiego źródła sprawował się najlepiej pod względem temperaturowym. Silnik z nim nie przekraczał 100 stopni Celsjusza nawet przy dynamicznej jeździe. Próbka numer 2, olej świeży Volkswagen 0W30 z rynku polskiego, zakupiony z innego źródła, te same oznaczenia, ta sama etykieta, ale czy to naprawdę ten sam produkt? To właśnie ta próbka ma dać odpowiedź na to pytanie. Próbka numer 3, olej przypracowany Volkswagen 0W30 po 10 288 km, co warto podkreślić przy okazji tej próbki. W ostatnim cyklu użytkownik zrezygnował ze stosowania dodatków do paliwa, aby wyeliminować wpływ tych środków na zanieczyszczenie oleju. Między pobraniem próbki a wymianą oleju minęło nieco ponad 1500 km. W tym czasie zastosowano dwa dodatki, nieco większe niż standardowa dawca. W kolejnym etapie Kamil planuje również zajrzeć do komory spalania i ocenić nagar, m.in. po świecach i wtryskiwaczach. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka.
No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego z rynku polskiego, później z niemieckiego, na końcu próbka oleju przepracowanego w tle pod czerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego z rynku polskiego jest następująca: 59,8 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 195. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność bez większych zastrzeżeń, porównywalnie jak w innych odcinkach z tym olejem. Przechodzimy płynnie do drugiej próbki, olej świeży z rynku niemieckiego. Zapraszam do badania. Lepkość dla oleju świeżego z rynku niemieckiego jest następująca: 61,2 w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 195, a to oznacza, że olej z rynku niemieckiego wykazuje delikatnie wyższą lepkość, około 2% w stosunku do odpowiednika z rynku polskiego. Sprawdzamy jeszcze zgodność tych dwóch próbek w podczerwieni. Widma FT i R pokrywają się niemal idealnie, co sugeruje, że formulacja obu olejów jest taka sama lub bardzo zbliżona. Należy jednak pamiętać, że analiza w podczerwieni, choć bardzo czuła na różnice w składzie chemicznym, nie zawsze pozwala jednoznacznie potwierdzić tożsamość olejów. Substancje o podobnym charakterze chemicznym mogą generować praktycznie identyczne widma, a niewielkie różnice w dodatkach mogą pozostać niewidoczne w tej technice. Dlatego FTIR powinien być traktowany jako skuteczne narzędzie porównawcze, ale nie jako jedyne kryterium potwierdzające oryginalność czy zgodność produktów. Bazując na podczerwieniu oraz lepkości, nie doszukuje się tutaj sygnałów o zróżnicowaniu tych dwóch próbek oleju. Widma w podczerwieni pokrywają się niemal idealnie. Również lepkość różni się jedynie symbolicznie, około 2%, co mieści się w zakresie dopuszczalnych odchyleń produkcyjnych. Wszystko wskazuje zatem na to, że mamy do czynienia z tą samą formulacją. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 53,8 w 40 stopniach oraz 11,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 204. Liczymy zmiany procentowe. Punktem odniesienia są wartości dla próbki oleju świeżego z rynku niemieckiego. Obserwujemy 12% redukcję lepkości w 40 stopniach oraz 7% w 100 stopniach. I teraz można dojść do ciekawych wniosków, porównując te wyniki do wcześniejszych etapów. Uwzględniamy te etapy, w których był zbliżony przebieg od 9 do 10 tysięcy km. Okazuje się, że po eksperymentach z Castrolem oraz Ravenolem sytuacja zaczyna się ponownie normować, szczególnie patrząc na wyniki w 100 stopniach Celsjusza.
Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport, jakie wnioski, zanieczyszczenia stałe nota 5 z 9, czyli środek skali, ogólna kondycja oleju nota 4 z 9, woda 5 z 9, paliwo nota 3 z 9. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis: obecność dużej ilości pozostałości po spalaniu, sad za osad, a także pogorszenie stanu oleju w przebiegu, nieznacznie zwiększona zawartość wody, co może być spowodowane m.in. krótkimi podróżami. Tutaj w ramach ciekawostek pokażę Wam również wyniki z testu bibułowego w oparciu o bibułę wewnętrzną R2D. Indywidualnie można sobie zrobić porównanie tych testów i ocenić ich możliwości. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski: degradacja dodatków, dość mocny sygnał. Dalej w miejscu 1747 mamy mocny sygnał od paliwa lub jakiegoś innego dodatku. To na pewno obniży wartość końcową wskaźnika jakości tego oleju. Oksydacja, nitrooksydacja, sulfonowanie, sytuacja pod kontrolą. Resztę prezentuję do indywidualnych porównań między etapami. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 79%, czyli wymiana zrealizowana w optymalnym momencie. Standardowo zaznaczam, że wniosek w oparciu o zbadane parametry. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!